Na budowę Stadionu Narodowego wybraliśmy się ostatnio dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy na wiszącej konstrukcji pojawiły się szklane płyty dachowe. Podniebne prace są bez wątpienia bardzo trudne. Niektóre graniczą wręcz z ekwilibrystyką. Teraz szkła jest znacznie więcej. Pojawił się też pierwszy element naciąganej membrany dachowej. Nas fascynowali ludzie balansujący na linach ponad 70 metrów nad ziemią. Biało-czerwonych elewacji na zewnątrz też stale przybywa. Pani Sylwia Dawidczyk na co dzień kieruje administracją w Białołęskim Ośrodku Kultury. Po pracy od ponad 4 lat każdą wolną chwilę poświęca teatrowi. Najsłynniejsza warszawska scena amatorska, Teatr 13, przygotowuje nową premierę. Już tradycyjnie w ten sposób obchodzi swój jubileusz, 23 urodziny. Nie masz wyboru. Musisz mnie przekonać. Mam cię w garści. Dosyć. Tomasz Służewski, reżyser i dyrektor, kończy próby do Przy drzwiach zamkniętych Sartra. Zanosi się na kolejny wielki sukces. Na Bielanach przy ulicy Lindego 20 otwarto uroczyście nowoczesny kompleks sportowy. Składa się na niego wielofunkcyjna hala sportowa przystosowana do sportów drużynowych, którą w zależności od potrzeb można wygodnie podzielić. Budynek zaplecza, w którym dodatkowo mieści się sala fitness i wszechstronnie wyposażona siłownia. I wreszcie 25-metrowy basen z trybunami na 250 osób. Bielańskie Centrum działa już pełną parą. Po raz czwarty odbyła się akcja Godzina dla Ziemi. W 130 krajach o 20:30 zgaszono ponad 700 słynnych budowli. Obok opery w Sydney i wieży Eiffla zgasł Pałac Kultury, Zamek Królewski, oświetlenie Starówki, urzędy dzielnicowe jak ten we Włochach, warszawskie mosty i wiele innych budowli. Przez tę godzinę ziemia wyraźnie odetchnęła. A w Teatrze Rampa Dom Kultury Zacisze zorganizował Mistrzostwa Polski w boogie-woogie. W finałach wystartowały 64 pary. Najmłodsi tancerze mieli 6 lat. Później na scenie pojawili się nieco starsi. Boogie, ten fortepianowy styl gry zapoczątkowany w latach 20., wciąż jak widać ma wielu zwolenników. Taniec jest bardzo dynamiczny i w szalonym rytmie można wykonywać najrozmaitsze figury. Zacisze propaguje taniec boogie-woogie od 13 lat. www.um.warszawa.pl